206 miliardów 34 miliony 558 tysięcy złotych. Tyle wynoszą wydatki miast, gmin, powiatów oraz województw. To tylko o 1/4 mniej niż budżet centralny Polski. Kamil Jakubczak, statystyka. Niestety nadal nie doceniamy, że to nasze lokalne władze mają dużo większy wpływ na to, co się dzieje z drogą, przy której mieszkamy, z wodą dostarczaną do naszego kranu, czy szkołą, do której chodzi nasze dziecko. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje w drogi, baseny, nowe przedszkola i tym podobne, są już nawet większe w samorządzie niż w budżecie centralnym naszego państwa. Czasami, jak w 2009 roku, nawet dwukrotnie wyższe. A to dzięki nim aż 5 milionów mieszkań podłączonych jest do wodociągów i aż 3 miliony do kanalizacji. W Polsce mamy trzy rodzaje samorządu. Pierwsze to gminy, których jest 2478. Odpowiadają one za szkoły podstawowe, komunikację, sieć wodną i kanalizacyjną, pomoc społeczną oraz sprawy kultury i sportu. Kolejny stopień to powiaty, których mamy 314. Pilnują one spraw związanych ze szpitalami, szkołami ponadgimnazjalnymi, policją czy sprawami nadzoru budowlanego. To w nich załatwiamy też kwestie rejestracji pojazdów. Ostatni etap to województwa. Jest ich 16 i każde zajmuje się opieką nad muzeami i teatrami, drogami wojewódzkimi czy ochroną środowiska. To one odpowiadają także za wydatkowanie funduszy unijnych. Najczęściej styczność mamy z samorządem pierwszego kontaktu, jak określa się gminy. A z czego żyją samorządy? Nasze miasta utrzymują się w największej części z podatku PIT, a więc im my zarabiamy więcej, tym bogatsza nasza gmina. Nie licząc dotacji i subwencji od państwa, to aż 1/3 budżetu. Dalej jest CIT, czyli podatek od firm. Ważny jest też podatek od nieruchomości, który w całości zasila kasę samorządów. Poza tym są też gminne spółki przynoszące dochody. Od Helu po Zakopane, od Terespola po Kostrzyn. Wszędzie ważniejsze od decyzji ludzi z wiejskiej są te podejmowane przez lokalny samorząd. Najlepszy przykład – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rząd wydaje na nią 2 miliardy 622 miliony złotych rocznie. Samorządy 6 miliardów 673 miliony złotych.